Castello di Bellagio w Tajlandii. Tu włoskie coś? A tak nawet wygląda jak Włoszech. Włoski zamek w Tajlandii. Włoska posiadłość ogromna. Zaraz ją sprawdzimy. Pójdziemy na kawkę do restauracji i przejdziemy się po pięknej posiadłości, pięknym parku. O, ósemka w kasku już wyszła. Na nogach tam idziesz? Ładne włoskie drzewo. Zresztą to wygląda jak oliwka właśnie. Bardziej mi się z Grecją kojarzy, ale okej. Okay. No Chorwacją też. I jedziemy. Wchodzimy do środka. Dawno takich widoków w naszych vlogach nie było. Na góry, na jeziorka, na stawiki jakieś, na dżunglę, ale tutaj zielonej, dokładnie. Dużo ptaków, dużo motyli, dużo cykad. Przed chwilą były małpy na drodze. Tutaj to jest piękne miejsce. Piękna Tajlandia. Trochę mi to przypomina też, wiecie co? Kambodżę. Jedziemy w stronę zamku pięknego, włoskiego. Wielkiej posiadłości. Musicie zobaczyć ten zamek, bo posiadłość jest naprawdę przepiękna. Dobra, ósemka, ściągaj kask. My jesteśmy na miejscu. O, ta sobie tutaj nirwany słucha. To nie odpowiednie miejsce na nirwany, powiem ci. Dobra, masz właśnie bilet? Dawaj to, weź to schowaj. Dobra, czekaj, ja tylko chcę jeszcze coś powiedzieć o tych biletach. Sprawa wygląda tak, żeby tutaj, żeby wejść na teren tego zamku, co prawda trzeba kupić takie vouchery, no ja to nazwałem wcześniej biletami, ale to są vouchery i płaci się za nie 200 batów od osoby dorosłej, dzieci free, więc mamy dwa vouchery. Kosztuje 200 batów od osoby, ale można to wydać w restauracji, także to nie są stracone pieniądze tylko na samo wejście i już nic, tylko do odzyskania w restauracji, czyli mamy, zapłaciliśmy 400 batów za nie, żeby tu się dostać, ale możemy teraz te 400 batów wydać w restauracji, także na pewno je wydamy. Proszę bardzo, schować bileciki i idziemy. Tylko co, idziemy od razu już tutaj, tak? Że do restauracji, czy do kawiarni? Ale właśnie to co my chcemy? My raczej chyba chcemy kawiarni niż restaurację, co? Ale to, że już chcemy iść do tej kawiarni? Tak. Tak? Nie, najpierw pochodzić sobie po ładnych terenach? Okej, to tak, najpierw pić, później chodzić. Podoba mi się. No. Naprawdę jest wszystko tak zrobione, kurde, jakbym w Koloseum jakimś był. No nie, no takie te tutaj kształty, ta architektura włoska bije mnie po gałach. Emma, bije cię włoska architektura po gałach? No teren jest pokaźny, naprawdę ogromny, bardzo zadbany, bardzo tak ładnie zrobiony, no wszystko na wysokim poziomie, powiem wam. Więc można powiedzieć, że za darmo wejście tutaj na też na taki teren to kolejna fajna naprawdę atrakcja. Blisko Pattayi, włoski zamek, jakiś taki pewnie Włoch tutaj właściciel jakiś sobie wykupił teren, wybudował coś ciekawego. No i tyle no. Dobra, to wejdźmy do kawiarni. O, jak tutaj pięknie. Proszę bardzo. Jakie piękne, jakieś kwiaty. Co? No dobra, spokojnie. Dziecko, nie stresuj się. We Włoszech jesteś. Pole, pole, czy jak oni tam mówią. No, siesta jest obecnie, także jest trzecia godzina po południu. Dobra, jeszcze tylko tutaj zobaczę sobie, jak to tak ładnie wygląda. A tam w końcu się trochę schłodzimy, bo jest bardzo gorąco, standardowo. Trochę się schłodzimy w klimatyzowanej kawiarence. Jakie tu będą piękne zdjęcia. No proszę bardzo. No proszę bardzo, jakie piękne tereny. Tutaj. Naprawdę. Bardzo mi się tu podoba. Bardzo klimatycznie. Pięknie. Kwiaty kwitną kolorowo. Cudownie. No nic, zobaczymy jeszcze tylko teraz, czy ceny też będą europejskie. Przypuszczam, że tak. No bo widzę, że w środku kawiarenka też na wysoki połysk zrobiona. Iście po królewsku. O, jak przyjemnie i chłodno. No proszę.
Sawadikap. Co tam? Nie wiem. Nie wiem? No ja wezmę kawę. Włoskiej prawdziwej kawki. Chętnie się napiję w włoskiej restauracji. W Tajlandii, koło Pattayi. Ja bym chciała taką mubę też tą orange. Jaką? Taką mubę, nie? Taką? Z orange'em, z czym? Jak ci się za to podoba? Bardzo ładnie, czuję się jak we Włoszech. Emma, jak ci się w telefonie włoskiej architektura podoba? Nie, bo muszę coś zrobić dzisiaj. No, coś ważnego. No, MK 14 dni czekała na, odbierała coś tam z gry, codziennie o tej samej porze. I dzisiaj w końcu odbiera tego 14, tego głównego jakiegoś swojego potwora. Jezus, to musi być strasznie ekscytujące. Ona sobie nie mogła zasnąć. Dostaniesz dzisiaj to, co chciałaś? Po tych 14 dniach? A więc jak widać, zamówienie również iście królewskie. Tutaj Doroty kawa z pomarańczą, tak, Dorka? Tak. Z pomarańczą. I ty jeszcze, ja nie wiem, czy to masz jakieś lody, czy to jakiś. Co to jest? Ja nie wiem, co to jest, jakiś shake z kawą. Tutaj Emmy, truskaweczki. No, muszę ci powiedzieć, że bardzo, bardzo ładnie. Zostaw to. No i tu jeszcze moja taka. No, standardowa to może nie, ale taka już znajoma kawa tutaj w Tajlandii, którą piliśmy nieraz. Kawa z sokiem pomarańczowym. Nie. Mam nadzieję, że będzie dobra. No, ale ogólnie zamówienie bardzo mi się podoba. No dobra, proszę bardzo, to dla ciebie. Mogę już zjeść? Możesz. Proszę bardzo. A tu masz jeszcze taką podstawkę? Nie, to chyba na górę, żeby sobie później przykryć. No dobra, okej. Okay. Można już? Można, przykryć? Można. Dobre. Czekolada? A rurka w czekoladzie? No, a więc bez problemu oczywiście można było wykorzystać ten voucher tutaj w restauracji. Za zamówienie, za te trzy, można powiedzieć, kawy, już niech tak będzie, zapłaciliśmy 570 batów, czyli 400 w postaci vouchera, no i 170 w gotówce. A więc bardzo tak po ludzku załatwili tutaj to wejście. Zamiast biletów to takie vouchery, które trzeba wydać w restauracji, także jest spoko, naprawdę. A, tam pani gdzieś ich na górę podrzuciła. No i teraz jedzie po drugą ekipę, bo się wszyscy nie zmieścili. Jak się komuś na nogach nie chce wyjść na górę, no to można się podwieźć. Meleksem. Proszę, zejdź z drogi. Tylko musimy się trochę chyba sprężać, bo słyszeliśmy chyba pierwsze głosy burzy. Pierwsze odgłosy burzy. Nie wiem, gdzie mamy iść. Tu możemy iść? Może możemy. Dobra, chodź mi jeszcze najpierw tutaj dołem. Zaraz tam pójdziemy na górę. Jak zdążymy. A tam widziałem obrazy, gdzie była ta restauracja. I tam z tej restauracji widać właśnie to jeziorko całe i te góry. I piękne widoki. I właśnie chyba musimy tam jeszcze podejść na tą restaurację, żeby zobaczyć te piękne widoki. Bardzo ładnie. Kurde, no. Bardzo polecamy. Ale mam się ochotę podróżać w tej trawie. Taka mięciutka się wydaje. No, mięciutka. Dotknąć możesz, ale turlać nie. Jest twarda. Twarda? Cholera, no nie chciałbym, żeby nas ta burza złapała. Zawsze są mniejsze, zawsze widzimy gdzieś takie malutkie, a to jest jakieś bardzo duże. Dobra, bo tu się okazuje, że już chyba nic więcej nie ma. Tu jest tylko jakieś miejsce na rowery i coś tam, coś tam. Tam już nie za bardzo da się gdzieś iść. Taki dom. Taki dom? W takim stylu? W takim włoskim? Lubisz? Uczyłam włoskiego i croissant, znaczy rogali. Po włosku to jest croissante, a lot to gelato, jeszcze nie pamiętam tam, ale bardzo... Buonasera, buonasera. I bardzo lubię jego włoski. I ciao. Ciao. Ciao Bella. Jeszcze pizza. I spaghetti. Dobra. To było w jakiejś filmie. Znam włoski. Pizza, spaghetti. Dlatego idziemy na górę tam, gdzie ja chciałam. Tak. Ale tu jest miło i przyjemnie. Czy tak od razu radośnie? Radośnie się czujesz? No, można się odprężyć i zrelaksować. Byliśmy, jak byliśmy na statku, no to tam właśnie był taki włoski, można powiedzieć, statek i tam była przepyszna pizza i też bardzo ładnie tam było.
Ślicznie. Bardzo polecam włosy. No tylko, że teraz są mokre od deszczu. No, że takie są jakieś takie... Coś. No. Miejsce, bym powiedział, na grilla. No to pani woda właśnie. Na grilla. I tam jest taka dziurka. Zadaszenie jest. Taka polowa kuchnia, bo tu jakiś kran. No, takie ognisko, no coś tam z tego. Ej, tam jest. Ej, gdzie po tej trawie? No. Dobra, idźmy jeszcze szybko na górę i uciekamy przed burzą. Ale to normalnie jest jak w jakimś takim zamku, jakby się było we Włoszech, ale nie w Tajlandii. No pięknie, to jest naprawdę odzorowane to wszystko. No. Ktoś tu się dobrze postarał. Jakbyśmy we Włoszech, to też były takie wszędzie takie ładne zamki. Tylko że jak my byliśmy, to były nieczynne akurat. Pamiętasz, Nati? Były takie nieczynne. A teraz jest czynne i to jest bardzo ładne. Ale góra. Ale my na szczęście dużo chodzimy po górach, więc bez problemu. Ale tutaj też jest bardzo ładnie, tak mi się strasznie to podoba. Tak. No to... Lubię takie klimaciki. To ty do Włoch, my zostajemy w Tajlandii. Ja z babcią do Włoch. Ty z babcią do Włoch? Dobra, ty z babcią do Włoch, a my zostajemy w Tajlandii. Tam by fajnie było pójść, ale jest zamknięte. Ale właśnie, patrz, we Włoszech, w Tajlandii masz i Tajlandię, i Włochy. To chyba lepiej jednak w Tajlandii. No, więc to trzeba wybierać. Co coś. Fontanna. Nie wiem, żeby gdzieś tam się chyba na górę dostać. Dziwne, że pieniążków nikt nie wrzuca do fontanny, na szczęście. A can we have a look? Yeah? Postarał i ktoś tu musiał miliony euro wydać. To na pewno było drogie, Emma. Tam jakieś sery, nie sery. To by były. Tu wszystko jest na taki wysoki pojazd zrobione, z takim stylem, że we Włoszech takich nie ma. We Włoszech tak ładnie nie ma na bank. No. Na bank. Aha, tutaj tu nie ma do wyjścia. Musimy stąd wrócić. Ale i tak bardzo ładnie. Pan patrzy jakimś profesjonalnym aparatem, jakieś zdjęcia robią, nie wiem komu szynce? Komu im tam szynce robią zdjęcia, czy co? A ja wiem. Nie wiem. No tutaj. A nie wiem. Widać, nie, chyba z tej. Z tej strony. Jak klimat, nie? No, no. A tu dopiero chyba się rozkładają na wieczór. Szykują dopiero. No, niezłe posiadłość. Mega. Jeszcze dalej na potrzeb. Widoczki na żywo są niezłe. Bardzo. Bardzo tak zielone tutaj. Bardzo ładnie. Jak patrzę na zielone rzeczy, to mam bardziej zielone oczy. I spokojniejszą głowę.
Ale to jest gorąco trochę. No trochę gorąco, no. Tam nasz skuter jest stoi. Tam jeszcze po prawej jest taka wiarna, co do nich. Jeszcze bardzo ładnie wyglądają te góry. No i za nami też są góry. Tu już tak przed chwilą jak tam jeździliśmy skuterem, to tam już dżungla na całego. Droga normalnie zarasta na pół asfaltu z dżungli nachodzą rośliny. Także mały ruch tam jest i normalnie dżungla pożera drogę. Na zdrowie, co? No bo jak ktoś tam mieszka, to ma tam balkony. Ktoś tu mieszka? Nie wiem, no może ten Włoch, co ma tą całą posiadłość. Nie wiem, no raczej Niemiec tego nie zrobił. Albo Taj. Chyba, że Taj jest zakochany we Włoszech. Oczywiście. Na sam koniec jeszcze zapytaliśmy tylko, czy jest tutaj jakiś hotel, albo jeszcze jakieś inne rzeczy takie ciekawe, czy coś takie do publicznego zwiedzania, czy coś w tym stylu. No ale nie, niestety. Pan nie wiedział tylko, co zrobić z pieniędzmi, to wybudował sobie taką posiadłość, żeby sobie w niej tutaj mieszkać. Dodatkowo zrobił tutaj tą kawiarnię, w której przed chwileczką byliśmy, gdzie piliśmy kawę. No i zrobił sobie piękną restaurację z widokiem na tutaj te góry i to jeziorko. No i w sumie to tyle. Tylko ta restauracja i ta kawiarnia do zobaczenia. No, piękny zamek. Zamek, no nie wiem, no zamek, powiedzmy, że to zamek, ja wiem. No po prostu taki dom. To jest ten mansion po polsku to jest co? No posiadłość. No taka posiadłość, no taka piękna, ogromna posiadłość z ogromnym podwórkiem, dziedzińcem, a i w sumie tyle, ale jest tutaj naprawdę przepięknie, więc jeśli ktoś jest tylko w Pattaji i miałby ochotę udać się na chwilę do Włoch, no to polecamy jak najbardziej wpaść na kawkę, pochodzić sobie, pospacerować, zobaczyć jak to pięknie wszystko jest tutaj odwzorowane i jak miło i przyjemnie tutaj jest. Za wszystkie subskrypcje dziękujemy, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu, na razie, hej, cześć.